Trwa 31. balonowy Puchar Leszna. Strefa organizatorów zlokalizowana jest w tym roku w hotelu Ach to tu, tuż obok lotniska. Jeszcze dziś po południu planowane są pierwsze starty. Balonów na niebie możemy spodziewać się od 7 do 10 września, jeśli tylko pozwolą na to warunki pogodowe. Jak tylko pogoda nam pozwoli, no to mamy zaplanowane wykonanie 7 lotów. Chcielibyśmy, żeby wszystkie loty odbyły się nad miastem. Oczywiście wszystko będzie zależało od warunków atmosferycznych, od decyzji dyrektora sportowego, ale wiem, że to jest człowiek, który wie, jakie są nasze życzenia i zasady je spełnia. Także 7 lotów zaplanowanych, z czego 1 w Dolsku, 6 w Lesznie, więc jak tylko się uda, no to proszę wypatrywać o 7 rano, czwartek, piątek, sobota w niebo, a popołudniami gdzieś godzina 18-19 powinniśmy się również pojawiać. No prognozy są niestety nie do końca optymistyczne. Ma padać, ma wiać silny wiatr, ale mam nadzieję, że uda się wyrwać parę tych godzin lotnych, żeby się pokazać nad miastem. Puchar nie mógłby się odbyć, gdyby nie sponsorzy. Bardzo bym chciała podziękować firmie Enea, która drugi rok z rzędu weszła w naszą w sponsoring naszej imprezy i dzięki której te zawody mogą się odbywać. Oczywiście firma Gazprom, która od 31 lat jest z nami. Firma ta ma 31-lecie i mamy 31 edycję zawodów, więc w zasadzie razem jesteśmy od początku istnienia tej firmy, no i od początku organizacji naszych zawodów, no i oczywiście nasze kochane miasto Leszno, które mocno nas tutaj wspomaga w tej imprezie. Zaplanowany jest także nocny pokaz balonów w piątek 9 września na leszczyńskim lotnisku. Lotnisko będzie otwarte od godziny 17, same pokazy zaplanowano na 19.30, a na 20.30 kino pod gwiazdami i film Nieznajomi. W zeszłym roku mieliśmy Mistrzostwa Świata Juniorów, na starcie mieliśmy ponad 40 balonów i większość tych chłopaków czy dziewczyn postawili się. To są młodzi ludzie, dla których to była frajda, pokazać jak zobaczyć. Czyli ile ludzi przyszło na lotnisko. Ile w tym roku balonów się postawi, trudno nam powiedzieć. No, na pewno będzie mniej, bo jest mniej uczestników, ale ilu się jeszcze z tej grupy postawi? No, mam nadzieję, że około 10 tych balonów będzie, ale ile będzie, no to zobaczymy. Będziemy na pewno gorąco prosić pilotów, bo wszyscy piloci, którzy w tym roku przyjeżdżają, byli w Lesznie i wiedzą, jakie to jest ważne dla mieszkańców Leszna wydarzenie. W tym roku zawodnicy są głównie z Polski. 24 ekipy i przede wszystkim są to ekipy z Polski, jeden Litwin. No niestety, pandemia, też sytuacja jaka jest w Europie, no trochę powoduje, że tych zawodników mniej jeździ po zawodach, jednak sprawy finansowe mają na to duży wpływ. No ale mamy zawodników, całą czołówkę krajową, która będzie walczyła o punkty i też będzie to dla nich trening, bo za 2 tygodnie rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w Słowenii, więc trening idealny na chwilę przed ważną imprezą, także cała czołówka krajowa będzie tu w Lesznie.